Cześć, Paweł Duda z Projekt Marketing, gdzie chciałbym powiedzieć Ci coś więcej na temat stron mobilnych i stron responsywnych. Zobacz, jestem na stronie głównej projektmarketing.pl i tutaj jeżeli w wyszukiwarkę na stronie wpiszesz sobie strona mobilna, klikniesz szukaj, to zobacz, tutaj masz wpis strona mobilna czy responsywna, zalety i wady. I wchodząc do tego wpisu, dowiesz się coś więcej na temat stron mobilnych i responsywnych. Na samym dole tego wpisu znajduje się dokument PDF i na bazie tego dokumentu PDF nagrałem wideo tutorial, a więc przechodzę teraz do PDF-u. Przygotowałem tutaj spis treści. Co to jest strona responsywna? Strona responsywna jest to serwis, który dynamicznie dostosowuje się do każdej rozdzielczości ekranu. Opisany efekt można uzyskać przez umiejętne wykorzystanie technologii RWD. Wraz ze zmianą rozdzielczości, zmianie może ulec szata graficzna, nawigacja i zawartość serwisu. Można stwierdzić, że jedynym wspólnym elementem będzie adres URL. Pozostaje niezmienny od szerokości i wysokości ekranu. Teraz chciałem pokazać Ci, jak można szybko rozpoznać stronę responsywną. A więc wchodzę z powrotem na stronę internetową projektmarketing.pl i zobacz, to jest strona główna Projekt Marketing. Jeżeli sobie teraz zacznę skalować okienko, to zobacz, że strona internetowa zmienia swój układ, ale na samym dole nie ma żadnego paska przewijania. To znaczy, że ta strona dostosowuje się do każdej rozdzielczości ekranu. Widzisz? Jeżeli rozszerzam stronę, to grafiki zmieniają swój układ. Jeżeli zwężam stronę, to grafiki właśnie się skalują pod każdą rozdzielczością ekranu. I tak można właśnie szybko wykryć strony wykonane w technologii Responsive Web Design. I zobacz, że pomimo zmiany szerokości ekranu, adres URL strony pozostaje niezmienny, co jest bardzo ważne z punktu widzenia pozycjonowania stron. Ponieważ mamy tylko jeden adres URL dostępny pod każdą rozdzielczością ekranu, w efekcie unikamy problemu duplikacji treści i możemy się skutecznie pozycjonować w wynikach wyszukiwania. Jest to także bardzo ważne z punktu widzenia Mobile First, który mówi, że właśnie podczas ustalania rankingu strony internetowej będzie brana w pierwszej kolejności wersja mobilna strony, a więc tutaj zobacz, że te treści tak naprawdę pozostały zachowane ze strony desktopowej, a więc z punktu widzenia pozycjonowania strony internetowej jest to bardzo cenna informacja i bardzo ważna technologia, która pozwala skutecznie pozycjonować strony. Zalety strony responsywnej. Najważniejsze zalety to strona jest dostępna pod jednym adresem URL, co korzystnie wpływa na SEO, elastyczne dopasowanie do każdej rozdzielczości ekranu, czytelność witryny i utrzymanie grafik wysokiej jakości na każdym urządzeniu do przeglądania internetu, pełne odtworzenie zawartości treści na stronie stacjonarnej i stronie responsywnej, wykorzystanie jednego kodu śledzenia do analizy kampanii reklamowych, lepsza optymalizacja strony pod konkretny cel biznesowy, redukcja kosztów i oszczędność czasu wynikająca z administracji jednego CMS-a dla strony desktopowej i RWD. Zobacz, w przypadku strony z wersją mobilną trzeba by było zainstalować dwa systemy CMS dla wersji mobilnej i dla wersji stacjonarnej dla komputerów. W przypadku wersji responsywnej tak naprawdę wystarczy jeden CMS, który tak naprawdę pozwala zarządzać stroną dla każdej rozdzielczości ekranu. Wady strony responsywnej. Najważniejsze wady to większa ilość testów responsywności na różnych rozdzielczościach ekranu i duży koszt wdrożenia responsywności dla dużych, rozbudowanych stron. A więc to są dwie tak naprawdę wady, ale tak naprawdę ten koszt jest jednorazowy, a efekty długofalowe, więc tak naprawdę mimo wszystko uważam, że strona responsywna jest dużo lepsza niż strona mobilna.